Hej, cześć, siemanko, z tej strony Muzyka.pl, witam was serdecznie na kolejnej reakcji na kanale. Teraz macie z Fred Perry Official Music Video. Mamy 15 w momencie nagrywania, wpadło to o 11 z klipem na YouTube, bo północne wszystkie portale streamingowe, jak to zwykle bywa. Słyszałem lekki snippet tego kawałka na Instagramie, ale tak sobie przesłałem z 3-4 sekundy, żeby się nie spoilować, bo słyszałem tylko ten taki, wiecie, taki klaucik, taki lekki bicik, wiesz co chodzi? I mówię, dobra, to będzie coś, czego słucham na co dzień, mi się wydaje. W sensie, wiesz co, gdzieś chodzi o stylistykę. I mówię, dobra, nie spoiluję se, będę sprawdzał, zobaczymy, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko brzmi. Dostałem czapę od widza. Typesheeta, shoutout dla widza, który mi zrobił trzy czapy, więc pozdro. Z takich informacyjnych rzeczy jeszcze dzięki za całe wsparcie we wczorajszym streamie z Łukaszem Fałkim na Twitchu. Zebraliśmy 5 koła na zbiórkę charytatywną dla dziewczynki, więc pozdro, dzięki, że jesteście. Pchamy ten kamień dalej, pracujemy dalej. I sprawdzamy sobie kolejny single Maciasa, Intro Destrukcja oraz kawałek z chłopakami, słuchaj, widzów wcześniejszy są na kanale i wszystko było badane i płytka też pewnie będzie sprawdzana, gdzie ona po prostu trafi na streamingi. Lecimy z tym, bezbędnej gadki, Macias, Fred Perry. W ogóle Fred Perry, Louis Villain też ma kawałek Fred Perry, ja nie wiedziałem, co to jest te Fred Perry, ale Fred Perry to jest niby jakiś gość, tenisista i niby są ubrania też takie i jakby to na tym się kończy moja wiedza, więc jak ktoś ma jakiś inside info, o co z tym wszystkim chodzi, let me know, bo ja nie wiem. Śmianie są w klimacie, tylko się mańce zmieni. Ja tylko cele dla nóg, za dużo zieleni. Słyszę ten drobny szczegół, tam się postrzeli. Znowu łaninę głową, poziom Okej, ale... czyli to jest taki vibe a la Isaiah TG. Isaiah TG, nie wiem, jak to się czyta dokładnie. Wiem, że chyba dwie formy, kurwa, ludzie stosują. Blady, Drain Gang, czyli to jest moja muza. No ja na takim cloud rapie, chowałem się bardzo mocno na jakimś Younglinie, Blade'ie, jakiś Yabujin wjeżdżał. Wiem, że Yabujin to jest trochę coś innego, ale ja takie muzy słuchałem. Kto robi taką muzę jeszcze w tych czasach? Jakiś Joey może robi, Blady właśnie, Isaiah. Jakby jaram się tym, że ktoś to w Polsce w końcu zrobił, ale nie chodzi mi stricte, nie pomyślałbym, że Macia zrobi coś takiego a la Blady w Polsce, taki klaucik lekki, nie spodziewałem się, ale cieszę się, że to wychodzi. I jaram się, że w końcu ktoś w Polsce, bo w Polsce taka zależność panuje, czekajcie, zajaram, bo muszę coś powiedzieć ważnego. W Polsce panuje taka zależność, widzowie moi kochani, że dużo raperów mówi, że słuchają kogoś i się mega inspirują kimś, ale muzyka od tych osób, w sensie chodzi mi o artystów, że pytają ich, kogo słuchają i ta muzyka nigdy nie brzmi podobnie do kogoś, czyją muzyką się jarają. I w końcu wychodzi coś, bo nie, on chyba postuje jakąś tam, postuje jakieś numery od Izai na Insta czy coś czasami, Macias, i w końcu robi kawałek w podobnej stylistyce i cieszę się, że w końcu doszliśmy do momentu, że ktoś robi taką muzę, którą się jara i słucha na co dzień. Wiecie co chodzi? To jest dla mnie bardzo ważne i jakby cieszę się, że coś takiego wjeżdża, nie? Że czasami jest taka zależność, że ktoś robi totalnie inną muzę niż słucha. W sensie rozumiem, że jest dużo rzeczy, które na to wchodzą, ale w końcu wjeżdża ktoś, kto robi muzykę, którą się jara i jakby mi się to podoba. Ja lubię to. Macie, tylko się mańce zmieni. Ja tylko cele dla nóg, za dużo zieleni. Słyszę ten drobny szczegół, tam się postrzeli. Znowu łaninę głową, poziom alchemii. Panuje wersami moje przestrzeni. Było do jednej bramy, a on przestrzeli. A tu... Yeah! Jak lubię taką muzykę, naprawdę, tak lubię taką muzę, nie? No, ja na repeacie na moim Spotify'u, tam poza jakimiś Kanye Westami i w ogóle to tylko mam cloutowe muzę i muzykę indie. To jest taka, totalnie to jest moja muzyka, nie? Tak. Przestrzeni. Było do jednej bramy, a on przestrzeli. A tu jest jak policjant, tak jak ten Perry. Chociaż Fred Perry, to przez życia starczą tamtieny. Policjant jak ten Penny? To ziomal mi napisał, że to jest GTA z fabułki, ziom. Policjant jakiś, tak? Chyba ta, no. Machą głową w tebie wypijam. Samą przyjdzie, co bym puszczał się. Robię to tak często, że już wyszło w nawyk. Myślę o tym, kiedy wstaję każdy dzień. Czasu na telefon, nie mam czasu kontaktować się. Moja banda nie... Ej, naprawdę tak się jaram, że w Polsce ktoś bardziej rozpoznawalny, bo wiecie, w Anderze są te klauty i te takie bity, taka nawijka, wiecie, taki klautowy mumble. W mainie, znaczy w mainie, no po prostu dla szerszej publiczności mało kto, chyba nikt nigdy nie zrobił takiego numeru klautowego jeszcze. Mało kto robi coś takiego, strasznie mało. Każdy dzień. Czasu na telefon, nie mam czasu kontaktować się. Moja banda nie trzyma się reguł. Czekaj, jak nigdy biele. Oddaj,
Nie, to jest ten moment dojebany w chuj, czaj. Dobra. Dobry, w końcu kto zrobi taką muzę w Polsce? Macias, jak to oglądasz? God bless you. God bless you. Ludzie patrzą na mnie jak na kilka wersji. Masz taki zapytanie na przewodnika sensu. Wiele oddałem, by stać na moim miejscu. Nie można ubrania, nie liczyć w jeden pensu. Zmiany nie są w klimacie, tylko się mańce zmieni. Mańce zmieni. Tylko cel od lanów, wtedy złodzie. Jedynie co by tu mogło wjechać? Imo. Jakby ze strony miksu. Te voxy są dosyć czyste. Dlatego jakby były takie bardziej, nie wiem, jakby wam to powiedzieć, chmurkowe, bardziej ukryte, żeby takie lżejsze były te voxy na takim, wiecie, jakimś efekcie takim, kurwa, bardziej takim, kurwa, niskim, wiesz o co chodzi? Taki mniej, po prostu mniej clear voxy, to myślę, że jeszcze bardziej by miało, bo to by dało taki anielski, kurwa, posmak w tym wszystkim, wiesz o co chodzi? Pewnie osoby, które słuchają takie muzy właśnie, jakiś ten Joey, jakiś Blady, jakiś Isaiah, to skumacie, o co mi chodzi. Że tutaj są tak mocno clear voxy, a u nich często te voxy są takie bardziej, tak niżej są, takie lżejsze, wiesz co, taka bardziej chmurka. Zmiany nie są w klimacie, tylko się mindset zmieni. Nie tylko cel od lanów, gdzie dużo zieleni. Słynkę dom drobny szczegół, tam się postrzeli. Znowu łani nie głową, późno alchem. Panuje wersami moje przestrzeni. Było do jednej bramy, a on przestrzeli. Przestrzeli! Tu jest jak policjant, tak jak ten pen. Przestrzeli! To jest muzyka, która doprowadza mnie do łez, wiesz o co chodzi, jakby to gówno makes me wanna shed a tear and shit, you know what I'm saying, like this shit wants me fucking drop a łezka from my oko, wiesz o co chodzi, I like this. Tak bo liczę, tak jak ten pęk, macie spread pęk, to przez życia starczą tam, nie wiem co mówi, na szkole wieś ciągnąć anten, mam powody, żeby nie lubić, bo wyjstem, a zawsze kiedy mam się gubić, to wskazuję ten, zapadłem sen na twarz, kiedy jest nieszczery, czuję się jakby. Ale tak go doceniam, Maciasa, że zrobił taki kawałek. Naprawdę, ode mnie wielki kredyt i wielkie wsparcie i wielki respekt za zrobienie czegoś takiego na jakby debiutanckiej płycie. Jakby nie boi się i rzuca coś takiego. I robi taki kawałek w takiej stylistyce, bo wiem, że dużo osób tego nie złapie i nie skuma. Ale to jest takie puszczenie oczka dla osób, które są właśnie tam jacyś jakimiś zajawkowiczami takiej muzyki, takiego brzmienia. Jakby dla mnie bardzo jakby doceniam to, co zrobił. Wskazuję ser, zapadłem sen na twarz, kiedy jest nieszczery. Czuję się jakby mogą miał, brałem co nie uwyżyny. Usiądam, gdzie prowadzi, a razem z nimi zostanę sam. Nie zwątpisz nigdy mój skin, nie zwątpisz nigdy żaden stan. Siadł na pięciu tak jak ty, a nigdy nie dawali szans. Ej. Widzą tylko, co dostali na nagrania. Yeah, I like this. Udzielą będzie ciągnij bar. Zostawić trochę więcej w swoich szalach. Zmiany nie są w klimacie, tylko się mindset zmieni. Nie tylko cel od lanów, gdzie dużo zieleni. Jak to zrobi taki beat dojebany? Taki kurwa właśnie klaucik. Muzyka, RC. Nie wiem kim jest RC, ale shoutout. Mindset zmieni. Nie tylko cel od lanów, gdzie dużo zieleni. Słynkę dom drobny szczegół, tam się postrzeli. Znowu łani nie głową, pójdą alchem. Panuje wersami moje przestrzeni. Było do jednej bramy, a on przestrzelił. A tu jest jak policjant, tak jak ten pen. Ten pen, to przez życia starczą tam, nie. Yeah, bardzo, ej, zajebiste. Ej, jeszcze beat mi zostawił? Dobra, pokażę wam, jakbym podszedł do tematu, nie? Ten pen, to przez życia starczą tam, nie. Damn it. Ona mówi, że mnie kocha, ale nie potrzebuje jej do życia. Ona mówi, że mnie kocha, ale nie chcę jej, niech śmiertala. Dobra, wiesz o co chodzi? Wielki szacunek dla Maciasa, że zrobi taki kawałek. W sensie, ja wiem, że dużo osób, którzy pewnie oglądają ten odcinek, którzy słuchali tego kasami, powiedzą tak, kurwa, stary, co ty propsujesz, czego ty słuchasz? Rozumiem, że może tak być, ale jeśli ktoś czuje lot, i jakby
powiedzmy, muzyka, jego przygoda z muzyką i w jaki sposób jego szlaki, które są przetarte, kurwa, muzyką klautową, jakimiś Younglinami, Blade'ami kiedyś i innymi takiemu typu brzmieniowi. Nie wiem, Lil B też robi klaut, ale to był taki inny klaut, bo on robi to tak wznieśle, wiesz, wzniośle, tak więcej emocji daje w tym, wiesz co chodzi, że on był taki bardziej przekonany, a tu bardziej chodzi na taki mumble, taki crying voice, taka wyjebka i według mnie to jest bardzo dobrze zrealizowane wszystko. Jedynie co, to według mnie te voxy mogły być trochę niżej, żeby były bardziej takie anielskie, ale ogólnie dojebany kawałek. W sensie, no, dla mnie, ode mnie bardzo wielki szacunek za zrobienie takiej piosenki w Polsce. Na pozycji, jaką ma Macie. Tam w Anderze jakieś tam, wiecie, eksperymenty i w ogóle to rozumiem. I bardzo bym się cieszył, gdyby ten kawałek byłby startem czegoś większego i wyrażania większej ekspresji czy muzyki, którym się jara przez polskich artystów. Tak myślę, bym powiedział, dla mnie kawałek jest super. Uwielbiam takie brzmienie, uwielbiam taki luźny i taki lekki klimacik. Nic zadać i zrozumieć dla mnie. Dajcie znać, jakie są wasze przemyślenia i wasza opinia na temat kawałka i reakcji. Rozumiem, że może być wiele po prostu różnic między mną a wami, jeśli chodzi o ten kawałek, ale zdaję sobie z tego sprawę i jakby totalnie to kumam, bo nie każdy musi to po prostu złapać. Tyle ode mnie. Wszystkiego dobrego, miłego dzionka wam życzę. Ja lecę do pracy. Wielka miłość. Pchamy ten kamień dalej. Keep working. Zostawiam wam link do zbiórki jeszcze w opisie na cel, który zbieraliśmy z Łukaszem. Możecie się dołożyć, podpiszcie się, ta muzyka TVXV-ki. Pchamy ten kamień, dajemy dobro, ciśniemy dalej. Wielkie pozdro.